Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo lubię i zapraszam na film z kluczem. Dzisiejszym kluczem są zwierzęta, a zatem będę mówiła dzisiaj o książkach, które albo mają jakieś zwierzęta na okładce, albo też zwierzęta są drugoplanowymi bohaterami. Zapraszam Was bardzo serdecznie, ponieważ będą to bardzo różnorodne pozycje. Powieści kryminały, książki dla starszych dzieci i książki dla dzieci młodszych. Pierwsza z nich, ta, którą już zdążyłam Wam pokazać, to pięć martwych psów Michała Sykory. To jest czeski pisarz i to jest trzeci kryminał, który został wydany w Polsce. Czytałam poprzedni, bardzo mi się podobał. Wiem, że oglądają mnie osoby, którym także tamta książka bardzo się podobała. Zatem informuję, że jest kolejna, i ja już ją przeczytałam, i ta chyba jest jeszcze lepsza. I już wam mówię, o czym jest ta historia. O pięciu martwych psach. To są psy, które są szkolone do walk, do walk nielegalnych. Oczywiście mają jakiś swoich właścicieli i są to ludzie albo z albo też wysoko postawieni, którzy mają takie dziwne, nieetyczne hobby, i te martwe psy zostają znalezione w lesie. I jedna młoda policjantka dostaje tę sprawę. Dostaje ją dlatego, że jest bardzo ambitna, chciałaby coś robić, chciałaby być pożyteczna na komisariacie. No, i jej szef mówi: dobrze, to się zajmij tymi psami, mając nadzieję, że do niczego się ona tam nie dogrzebie, a będzie miała co robić. Okazuje się jednak, że policjantka jest bardzo skuteczna i zaczyna poznawać całą historię. A historia jest jeszcze bardziej skomplikowana, ponieważ mniej więcej w tym samym czasie, kiedy te psy zostają znalezione, ktoś uprowadza Zo. Kilka niedźwiedzi, nie wiadomo po co, a przy okazji, podczas tego napadu, ginie człowiek. I sprawa się bardzo mocno komplikuje. Nie będę wam dalej opowiadała. Powiem wam jednak, że po pierwsze, jeżeli jesteście wrażliwi na krzywdę zwierząt, to albo przygotujcie się na to, że będziecie czytali niektóre fragmenty jednym okiem, bądź też je opuszczali. Albo przygotujcie się na to, że nie jest to książka dla Was. Po drugie, jest to książka, która wywołała we mnie naprawdę bardzo duży szok. Stało się tam coś takiego, że dosłownie zbierałam szczękę z podłogi, ponieważ takie rzeczy w kryminałach, które zazwyczaj czytam, nigdy się nie zdarzają. Nie powiem Wam, co to się stało, ale pewnie będziecie wiedzieli, o co mi chodzi kiedy przeczytacie tę książkę. Także powiem Wam, że byłam bardzo mocno wciągnięta w tę lekturę i bardzo Wam ją polecam. Tak jak polecam poprzednie książki tego autora. Kolejna książka to także kryminał, ale tutaj już nie będzie takich mocnych wrażeń ani takich mocnych scen. To książka z serii Agencja Detektywistyczna Czajka Katarzyny Gacek pod tytułem Gra pozorów. I o ile dobrze pamiętam, jest to druga książka w cyklu. Pierwsze jeszcze nie przeczytałam, ale myślę, że na drobie, ponieważ ta książka zachęciła mnie do sięgnięcia po pierwszy tom, a także po trzeci, który niedawno się ukazał. Jest tutaj zwierzątko na okładce, siedzi tutaj, po słowie gra, i jest to mały piesek, mały labrador, który jest bohaterem tej książki, co prawda nie pierwszoplanowym, ale jak to mały szczeniaczek klącze się ciągle pod nogami. O czym jest ta powieść? Powieść opowiada o znanej pisarce. Bardzo znanej, bardzo popularnej, świetnie się sprzedającej, która jest dosyć tajemnicza. Ona nie za bardzo lubi opowiadać o swoim życiu prywatnym, ale ta kobieta pewnego dnia nagle znika. Nie wiadomo, co się z nią dzieje. Policja szuka swoich podejrzanych, ale agentka tej pisarki postanawia wynająć także agencję detektywistyczną, aby pomogła w poszukiwaniu jej autorki autorki, która w najbliższym czasie będzie miała premierę kolejnej książki. I dziewczyny z ag agencji detektywistycznej ruszają z robotą. Okazuje się, że nie wszystko jest takie, jak się wydaje, ale co z pieskiem? Piesek należał do tej autorki. Nie ma się nim kto zająć, ponieważ autorka była kobietą samotną, była wdową, mieszkała sama. Więc piesek trafia na przechowanie do czasu odnalezienia pisarki do jednej z dziewczyn z agencji detektywistycznej. No i jak to mały piesek. Robi jej w domu Armagedon, ale jej córeczka jest w nim zakochana, więc właścicielka tej agencji detektywistycznej postanawia go zatrzymać. I co to jest za książka? Co o niej sądzę? Czytało mi się to bardzo przyjemnie. Jest to taki kryminał, w którym nie leje się krew, w którym nie ma jakichś scen, po których byłoby nam niedobrze, ale jednocześnie zagadka jest. Ciekawa, skomplikowana, a oprócz tego mamy jeszcze inne wątki związane z życiem prywatnym trzech kobiet, które działają w tej agencji detektywistycznej. Z tym jedna ma potencjał na zagadkę kryminalną. Być może dowiemy się, co się stało z ojcem właścicielki agencji w kolejnej książce. To jest jakiś taki wątek, który, jak podejrzewam, przeplata się przez całą tę serię. Także mamy tutaj dwa kryminały, które Wam polecam, ale są to totalnie różne historie, skierowane do różnych czytelników. Kończymy z kryminałami. Teraz mam powieść, która trochę przeleżała u mnie na półce. To jest książka Anny Cieślak pod tytułem Berdo. I już tutaj po samej okładce widzimy. Że nie będzie już tutaj słodkich szczeniaczków, lecz wilki, niedźwiedzie, psy myśliwskie, ponieważ akcja tej książki rozgrywa się w dzikich bieszczadach. To jest współczesna powieść, ale bohaterowie tej książki, czyli mężczyzna 30-40-letni, jego synek oraz przybrany dziadek tego, tego chłopczyka, mieszkają. W lesie, mieszkają w bieszczadach, mieszkają w prawdziwej dziczy i utrzymują się z tego, co sobie tam upolują, co, co złowią, czasami zarobią jakieś pieniądze. Natomiast ojciec wplątuje się w bardzo nieprzyjemną sprawę. On kłusuje i sprzedaje czy to skóry, czy mięso, czy szkielet upolowanych przez siebie wilków i niedźwiedzi. I jest to oczywiście proceder bardzo obrzydliwy, bardzo nielegalny, bardzo niebezpieczny, i to sprowadza na niego bardzo duże problemy. Berdo to jest pseudonim właśnie tego człowieka. I ta książka troszkę kojarzyła mi się z powieścią Cormaca McCarthy'ego pod tytułem Droga, w której mamy ojca i syna w sytuacji ekstremalnej. Tutaj też ta sytuacja jest dość mocno ekstremalna, ponieważ sprawy się bardzo komplikują. Oni gdzieś tam w pewnym momencie muszą uciekać, muszą się kryć przed złymi i dobrymi ludźmi, ale co najbardziej mi się podobało w tej książce, to fakt, że trudno jednoznacznie sklasyfikować tego Berda. On z jednej strony jest dobrym ojcem, Opiekuje się tym dzieckiem, jest dobrym przyjacielem, ma dobre intencje. Z drugiej strony wybrał sobie takie, a nie inne życie, z którym nie do końca sobie radzi. Robi bardzo złe rzeczy, kłusuje, zabija zwierzęta po to, żeby się utrzymać. Prawdopodobnie mógłby znaleźć innego rodzaju pracę, ale albo mu to nie przychodzi do głowy, albo też nie chce robić niczego innego. Naprawdę to jest taka książka, która daje nam dużo do myślenia. Jest bardzo emocjonalna, bardzo ładnie napisana. Mamy tutaj piękne opisy przyrody, piękne opisy rodziny wilków. Naprawdę warto to przeczytać, żeby też przerobić sobie pewne rzeczy w głowie, żeby zadać sobie pytania: czy, czy Berdo był dobry, czy, czy był złym człowiekiem. Polecam Wam, szkoda, że tak długo się ta książka u mnie przeleżała, ale dla Was chyba dobrze, bo prawdopodobnie bez problemu znajdziecie ją w bibliotekach, bo to już nie jest nowość. Kolejna książka to powieść dla trochę starszych dzieci. Tak powiedziałabym, 11-14-letnich. Prescott to jest tytuł napisała tę książkę. Katherine Applegate. Bardzo piękna okładka, ale książka pozostawiła mnie z takimi bardzo ambiwalentnymi uczuciami. Zaraz Wam wytłumaczę, dlaczego. To jest opowieść o chłopcu, który ma takiego niewidzialnego przyjaciela. To znaczy on go widzi, może z nim porozmawiać, ale nikt inny tego przyjaciela nie widzi. I ten przyjaciel to jest właśnie kot, który nazywa się Prescott. I Prescott pojawia się wtedy, kiedy w życiu chłopca zaczynają się dziać nieprzyjemne rzeczy, rzeczy, których on nie do końca rozumie, ale które wywołują w nim poczucie lęku i zagrożenia. Teraz chłopiec ma jakieś 12-13 lat, już nie jest maluchem i znowu ukazuje mu się preskot. Dlaczego? Ponieważ w jego rodzinie zaczyna się dziać coś bardzo złego. Rodzice bardzo się kochają, kochają jego i kochają jego siostrzyczkę, ale mają problemy finansowe. I dodam tutaj jeszcze bardzo ważną informację. To się dzieje w Stanach Zjednoczonych. To jest amerykańska książka. I podejrzewam, że bardziej książka dla amerykańskich dzieci, ale zaraz powiem dlaczego tak uważam. Rodzicom grozi eksmisja. I to już nie jest pierwszy raz. Ten chłopiec już raz przeżył taką sytuację, kiedy rodziców nie było stać na wynajęcie mieszkania i musieli na kilka czy kilkanaście tygodni zamieszkać w samochodzie razem właśnie z tym chłopcem. Teraz dzieje się coś podobnego. On. Podsłuchuje rozmowy rodziców. Do niego docierają już pewne fakty, on już to wszystko kojarzy i bardzo się tego boi. Przede wszystkim ze względu na swoją siostrę, która już jest na tyle duża, że także będzie to bardzo mocno przeżywała. I co mi się tutaj nie do końca, co, co nie do końca zagrało według mnie. Gdybym ja była ośmio-dziewięcioletnią dziewczynką, która sięgnęłaby po tę książkę, a będąc w takim wieku czytałam książki dla starszych dzieci, to bardzo bym się bała, że może się to przydarzyć mojej rodzinie. Gdybym kiedykolwiek usłyszała, że rodzice mówią, że na, na coś tam nie mają pieniędzy, to prawdopodobnie od razu skojarzyłabym z tym, że będziemy musieli opuścić dom i będziemy musieli się wyprowadzić, zamieszkać w samochodzie i, i wieść takie tułacze życie bardzo, bardzo okropne, bardzo smutne, bardzo nerwowe. Jak wiemy, w Polsce to nie jest nie do pomyślenia. U nas. Się tak nie dzieje. Ona nie wyrzuca się dzieci z rodzicami na bruk. To jest książka bardzo amerykańska. I ja jako dziecko na 100% nie porozmawiałabym z rodzicami o tej książce i o moich lękach. Ja żyłabym z nimi, ja bym przeżywała je. Dlatego, jeżeli zamierzacie podarować tę książkę jakiemuś dziecku, to z zastrzeżeniem, że trzeba o tej książce. Z nim porozmawiać, że nie wolno zostawić dziecka z informacjami, które wyczyta w tej powieści. Oczywiście to wszystko się dobrze kończy, ale, tak jak powiedziałam, myślę, że co bardziej wrażliwe dzieci mogą zareagować zbyt emocjonalnie na tę historię. Ale mam tutaj książkę dla dzieci. Czy to wrażliwych, czy niewrażliwych, to są przygody wuja Leona na rumuńskich stepach. Napisał tę książkę Janels Levi I jest to bardzo ciekawa historia. Wujek Leon jest starszym panem, jest bratem mamy dwóch chłopców i czasami przychodzi ich pilnować. Zazwyczaj zjawia się jeden raz w tygodniu. Robi to na swój własny sposób, opowiadając im różne historie. Starszy chłopiec nie za bardzo chce wierzyć wujowi Leonowi i zwykle znajduje sobie jakieś inne zajęcie. Natomiast ten młodszy chłonie historię wuja Leona jak gąbka jest nimi zafascynowany. No bo, co też ten wuj Leon zrobił i jakie miał przygody? Po pierwsze. Został porwany przez chmurę i latał nad stepami. Po drugie, wuj Leon został nadwornym błaznem w królestwie na opak. W tym królestwie wszyscy chodzili na rękach, a wujek jako jedyny chodził na nogach. Ale moja najukochańsza historia z tej książki. Opowiada o tym, jak wujek został na rok zmieniony w karalucha i jako karaluch założył swoją rodzinę i miał gromadkę dzieci. Te historie są bardzo zwariowane, bardzo nieprawdopodobne, ale jednocześnie pokazują, jak ważna w życiu jest wyobraźnia i fantazja. Także tę książkę polecam wszystkim dzieciom. Ona się będzie Wam Podobała. Poza tym jest bardzo fajnie ilustrowana. Te ilustracje są takie, powiedziałabym, bardziej artystyczne, ale jednocześnie sprawiają, że trudno oderwać od nich wzrok. O, tutaj mamy, kiedy był karaluchem. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że zainteresowałam Was książkami, które wybrałam do dzisiejszego odcinka, i że z przyjemnością wrócicie do mnie już za tydzień, we wtorek o godzinie 18. Do zobaczenia. Pa, 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 pa. pa.